Witam ponownie. Grzegorz Eberhardt jest moim i Państwa gościem dzisiaj. Mackiewiczolog, powiedziałem, przedstawiając go. Autor takiej książki o Józefie Mackiewiczu, pisarz dla dorosłych. Co miałoby sugerować, że co, że momenty pisał, tak? Żeby nagrać Boj Żeleński, jakąś nudną książkę francuską ukrył pod taką opaską tylko dla dorosłych. I wielu się nabrało, myśląc, że będą momenty, a to była jakaś ciężka filozofia. Nie, ale poważnie to ten... To było podobno paru księgarzy, którzy umieścili tą książkę w dziale właśnie pogranicza erotyki czy coś. A poważnie to jest cytat, kto nazwał Józefa Mackiewicza czy pisarzem dla dorosłych, to jest jedna przypomnijmy. Z najlepszych definicji, jak spotkałem się. Marian Hemmer, który wyszczególnił trzech pisarzy. Dla dzieci Sienkiewicz, dla młodzieży Żeromski, dla dorosłych właśnie Józef Mackiewicz. Dlaczego dorośli w Polsce nie mogą się ciągle zapoznać z tym pisarzem? No to jest... O tym jest moja książka, po pierwsze, prawda? Bo to by wiele przyczyn było. Między innymi jest paranoiczne zachowanie właścicielki praw autorskich, pani Niny Karsow, Szechter, która od 1989 roku, czyli od tej rzekomo nastałej normalności w Polsce, no zachowuje się dziwnie, blokuje po prostu edycję, blokuje możliwość robienia filmów, blokuje tłumaczenia na języki zagraniczne, a takich zgłoszeń chętnych było bardzo wiele, zresztą dotąd są. I na przykład przetłumaczenie literatury twórczości Mackiewicza na rosyjski, na litewski, na ukraiński, ja uważam, że byłoby większym, więcej by spełniło niż nie jeden dyplomata. Dla pojednania naszych narodów, ale ja nawet wiem, że takie tłumaczenia są, tylko po prostu nie można ich wydać, ponieważ pani Nina Karsow-Szechter wytacza wtedy procesy, przyjeżdża, nie wiem skąd ma na to pieniądze, bo to bardzo drodzy adwokaci z Londynu przyjeżdżają. Takie procesy również są wytaczane i w Polsce, ale szczęśliwa wiadomość. No jeden z tych procesów pani Karsow przegrała niedawno. Co prawda książka i tak od wielu lat była zablokowana, to były pisma Józefa Mackiewicza o Katyniu. One się nie mogły ukazać, no może teraz się będą mogły ukazać wreszcie. No więc w 89 roku, w 90 roku zablokowała pani Karsow właśnie edycję tych książki katyńskiej, którą opracował Trznadel. Jacek Trznadel. Tak, Jacek Trznadel, który zrobił ogromną kwerendę paroletnią za artykułami, za wszelkimi wypowiedziami, najmniejszymi nawet Józefa Mackiewicza. Wyszła w tym 98 roku książka i została zablokowana. No. Może... wyrokiem sądu. Trudno jest się, znaczy tak, do czasu rozstrzygnięcia sądowego książka nie mogła być rozpowszechniona, a jak Państwo widzą, można wziąć teraz kalendarz i zobaczyć, który to jest rok w tej chwili, kiedy rozmawiamy, ile czasu ten sąd nad tym deliberował i bynajmniej ten wyrok, chociaż korzystny dla wszystkich miłośników literatury, nie jest wyrokiem ostatecznym, bo to jest dopiero wyrok pierwszej instancji. Zapowiedziane z apelacją ze strony. Więc chyba nie jest to dziwne, że wobec takiego niewiarygodnego postępowania spadkobierczyni praw autorskich, która nią została z pominięciem praw córki pisarza, też zwróćmy na to uwagę, co polski sąd niestety klepnął, wysuwane są rozmaite teorie, które pewne środowiska nazywają spiskowymi, że nie jest to szaleństwo, że jest to metoda, że jest to po prostu kastrowanie polskiej literatury z jednego z najważniejszych pisarzy, no bo powiedzmy sobie, Józef Mackiewicz ma wielu wrogów, którzy uważają, że ten, powtórzę określenie, zoologiczny antykomunista nie powinien zatruwać dzisiaj polskich umysłów. Pani Nina Karsow jest związana przez swoje pierwsze małżeństwo niejako z rodziną Adama Michnika, pierwszy mąż. Nazywał się Szechter, był z rodziny ojca Michnika, no to może to jest jakaś podpowiedź, prawda? Potem oczywiście odsyłam do swojej książki. Odsyłamy do tej książki, odsyłamy do Józefa Mackiewicza. Przepraszam, to jest... muszę zaznaczyć, że już ma drugi nakład. No także zeszła jak nad niszową książkę właśnie. Ja życzę oczywiście, czy pan widzi jakieś wpływy Józefa Mackiewicza w tej literaturze dwudziestolecia, od której zaczęliśmy, mimo tego, że jest pisarzem tak paradoksalnie, to jest jedyny pisarz, którego było dużo łatwiej w roku przed rokiem 89 w Polsce czytać, bo w podziemiu wydawano go często i wtedy no, nikt pani Niny Karsow-Szechter nie pytał o to, czy wolno.
Więc no być może trzeba sięgnąć po te wydania podziemne, a być może trzeba bez wiedzy i zgody autora je wydawnictwa podziemne miały na zgodę córki właśnie, pani Haliny, prawda? No niestety to się skończyło po 1989 roku, bo nagle pani Karsow na każdą inicjatywę reagowała adwokatem, prawnikami, prawda? A wracając właśnie do pani Haliny Mackiewicz, córki, to uważam po prostu za skandal moralny, że pani Nina Karsow ani przez chwilę nie pomyślała po 1989 roku, żeby się dogadać z córką. Zresztą z dwiema córkami, druga, no, przypomnijmy, że to powierzenie praw autorskich osoby na emigracji przez, przez świętej pamięci Józefa Mackiewicza miało taki charakter taktyczny. Tak? Chodziło o to, żeby on nie wierzył w to, jak nikt nie wierzył, że PRL się szybko skończy, w związku z czym chodziło o to, żeby te prawa miał ktoś, kto jest tak, na który Zachodzie. Potem dopilnuje, bo na przykład Józef Mackiewicz stawiał jeden warunek. Może się wydawać w podziemiu, prawda? Ale nie można żadnych skrótów robić, żadnego wyboru. Bo on wiedział, na czym może pachnieć skrót, prawda? Znaczy, mówię, cezurą. No tak? Można zrobić, żeby był mniej zoologiczny i wtedy byłby do przyjęcia. I widzi pan, gdyby on nie był taki uparty, to może on by dzisiaj był drukowany w Polsce nawet, tylko z odpowiednim to by nie wstępem. Ja wracam na koniec do tego pytania, czy Mackiewicz, mimo że nieobecny, jakoś oddziałuje? No, ogromne oddziaływanie. No, przepraszam, jest, Krzysztof Masłon kiedyś powiedział, że kto raz przeczytał Mackiewicza, to już ciągle będzie do niego wracał. No, nie wiem, ja to widzę po sobie. Przypadkowo mi wpadła niedawno książka, przed wojną wydana, wspomnienia tłumaczki Inturistu, wspomnienia zbiegłej oczywiście z Sowiecji. No i od razu skojarzenia do Mackiewicza, do jego zwycięstwa prowokacji, prawda? A ja taką miałem przygodę ze sprawą pułkownika Miasojedowa. To też jest niesamowita książka. A teraz sobie już w takim razie przy wyłączonej kamerze pogadamy o Mackiewiczu, a państwo też są zaproszeni do tej rozmowy, jak się państwo nadrobią cały kanon Mackiewicza. To jest bardzo niełatwe, ale można. Grzegorz Eberhardt, gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.